W drugiej klasie podstawówki oświadczyłem się swojej koleżance. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o moich takich najdziwniejszych wspomnieniach ze szkoły. Może nie najdziwniejszych, najciekawszych, no dobra, najdziwniejszych. Jak można komuś się zaręczyć w drugiej klasie podstawówki? Także bez przedłużania przejdźmy sobie już do pierwszego wspomnienia. Sobie ogólnie wszystko wypisałem, bo jak wiecie, ja mam regularną amnezję. Wypisanie tych rzeczy to było dla mnie najgorsza rzecz na świecie, bo ja nic nie pamiętam. Ja w ogóle zawsze zapominam takie dziwne rzeczy, o których wolę zapomnieć i to mi się zawsze udaje. Więc to było ciężkie sobie przypomnieć, no ale niestety to zrobiłem i teraz wam powiem. Trochę się wstydzę. To w sumie myślę, że możemy zacząć z grubej rury, że tak powiem. W drugiej klasie podstawówki oświadczyłem się swojej koleżance. Wiem, co teraz myślicie, jakiś dziwak czy coś i w sumie to macie rację. Ale no, ja byłem dziwny, ja nie mam nic na wytłumaczenie, ja byłem strasznie dziwny w podstawówce i tak było, macie rację. Jak wyglądały te zaręczyny? Nie mam dokładnie pojęcia, bo nie pamiętam aż tak wszystkiego dużo. Pamiętam imię tej dziewczyny, nie będę mówił, ale ogólnie to nawet nie byliśmy jakby parą. Nie chodziliśmy razem, ale z jakiegoś powodu miałem pierścionek ze sobą w szkole i uznałem, że to jest świetny pomysł na zaręczyny. Szkoda, że Piotrek tak czasem nie pomyśli, nie? Drugie moje wspomnienie, takie mniej hardkorowe. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze po prostu to była moja motywacja dosłownie do powrotu do szkoły. To jest ten idealnie zapakowany plecak. On tam z czasem troszeczkę był mniej idealny, że tak powiem, kiedy musiałem stawać o 7 albo o 8. No ale zawsze na samym początku dbałem o to, żeby ten plecak był idealny, żeby to wszystko było tak piękne i w ogóle. I to mnie w sumie motywowało do powrotu do szkoły. I całkiem przypadkiem w tym roku jestem ambasadorem kolekcji Back to School w Empiku. A dokładnie, jest to kolekcja z NASA, nazywa się ona Space Mission. Są również dostępne dwie inne kolekcje, nazywa się Be Happy i Unicorn Magic, z tego co kojarzę. No i zobaczmy, co mam w swoim plecaku. Co prawda troszkę mało szkolne, ale też z kolekcji, także jest tutaj moja czapka NASA Space Mission. Dalej mamy świetny piórnik, po prostu jest wow, bardzo mi się podoba. W ogóle ja nie wiem czemu, ale zawsze lubiłem ubrania z NASA i teraz jak jeszcze mogę mieć na przykład taki piórnik. Co prawda no wiem, że ja już nie chodzę do szkoły, ale no przyznacie, że w ogóle te wszystkie wzory są super. Także mamy, proszę bardzo, taki młodzieżowy wzór piórnik. Dalej mamy śniadaniówki i one są ciekawe, bo w środku jest więcej śniadaniówek. Ale to nie są wszystkie. W środku jest jeszcze jedna. Także jest ich troszeczkę. Na pewno nie zabraknie na jedzenie. Co my tutaj mamy dalej? Mamy zeszyt z takim, nie wiem jak to nazwać, ale to jest takie miękkie mega. To wydaje mi się, że to jest fajne. Na przykład bardzo stresujące lekcje polskiego, gdzie pani was niezapowiadanie pyta, to wtedy możecie... Oby mnie nie zapytała. Ale w sumie żałuję, że takiego czegoś nie miałem, naprawdę, to mi się mega podoba sam koncept. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy worek. Ja z workami miałem zawsze taką małą spinę, ponieważ one z reguły służą na WF, oczywiście nie muszą, ale no ja z reguły nosiłem je na WF, a ja za WF-em tak średnio przeparam. No i worek to była zawsze najmniej używana rzecz, co nie oznacza, że jakby no bez przesady też czasem ćwiczyłem. Po prostu nie lubiłem za bardzo ćwiczyć, starałem się unikać, jak się da. Powiem szczerze, no idealny komplet, dosłownie identyczne. Super to wygląda. Ej, w tym worku jest jeszcze kieszeń, ale super. Ej, brakowało mi czegoś takiego w workach. Ej, świetna. Teraz lećcie szybko do Empiku, kupcie, bo jest świetny ten worek. No i mamy ostatnią, nie, przedostatnią rzecz. A taką skarbonkę, rakietę, to jest w ogóle, moja mama jest tym totalnie zakochana. Się wrzuca pieniądze i tutaj od dołu można sobie je wyjąć, także to wiecie jak działa skarbonka. No nie? No. Ale też jest super, to wygląda na biurku. I ostatnia rzecz, która chyba mi się najbardziej przyda, naprawdę najbardziej mi się przyda, no wiecie, że ja już skończyłem szkołę. Czyli podkładka pod laptopa do łóżka. W sensie, wiecie, możecie się położyć i wam się nie będzie przegrzewał laptop i będziecie, może nawet jest miejsce na picie, także no, must have. Tym bardziej z moim komputerem, który się tak przegrzewa, to musicie, musicie. W ogóle pokażę wam coś. No jak mówiłem, jestem ambasadorem i zobaczcie, jakie świetne zdjęcia zrobiliśmy do sesji. W ogóle cała sesja trwała, to była moja pierwsza profesjonalna sesja. Ja nie nadaję się do takich rzeczy, ale myślę, że efekty są całkiem spoko. Jeżeli chcielibyście w ogóle mnie zobaczyć, już wiem, że większość was zobaczyła, bo to tak naprawdę codziennie mnie oznaczacie na stories, to możecie mnie zobaczyć w Empiku, w każdym Empiku w Polsce.
tym momencie, także szybko lećcie. No i jest również Mela Modela. Jak widzicie, naprawdę w Empiku macie niesamowity wybór tych wszystkich rzeczy na powrót do szkoły. No i co, jak tutaj mówi sama gazetka ze mną i Melą, to będzie twój rok i to na pewno się spełni. Także lećcie kompletować swoją wyprawkę szkolną do Empiku. Teraz wracam już do filmu, bo wiecie, no. Kurczę, co wam teraz powiedzieć? Naprawdę wszystkie rzeczy są dosyć spicy. Znaczy dziwne, no może nie są jakieś takie dramowe, ale po prostu są dziwne. Dobra, to w sumie to jest na drugim miejscu na mojej liście, zaraz przed zaręczynami. Nie wiem, jak to się dokładnie wydarzyło, ale kiedyś zabrałem jeża do szkoły. Tak, jeża, takiego wiecie, że on jest taki iglasty. On ma takie giełki. I chyba bardzo chciałem o tym zapomnieć w swoim życiu, bo dosłownie średnio cokolwiek pamiętam. Ale pamiętam, że to był pomysł mojej mamy, także cała odpowiedzialność leci na moją mamę. Ja nie wiem, mama, o co ci dokładnie chodziło. No, po co komu jesz w szkole? Bardziej, że mama musiała mi od razu odebrać i go zabrać i nie wiem, co dalej się stało z jeżem. Trzymajmy kciuki, że jeż żyje. Czekaj, ile żyją jeże? Może on nie... Jezus Maria. RIP, jeż. 2010. Także tak, wziąłem jeża do szkoły i miałem jakieś tam problemy. Także nie polecam, nie bierzcie jeża do szkoły albo akwarium. Ej, czy ja chyba też wziąłem kiedyś akwarium? Jezus Maria. Ja się nie dziwię, że się ze mnie śmiali w tej szkole. No, to, no, no dobra, nie, nie bierzcie akwarium ani jeża do szkoły, please. Ja jestem ciekaw, czy wy też tak mieliście w szkole, ale u mnie dosłownie każda lekcja polskiego, ponieważ mój wychowawca był nauczycielem języka polskiego, to była dosłownie rozprawa sądowa. Na samym każdym początku lekcji rozprawa sądowa. Nie wiem, napiszcie mi, bo ja jestem strasznie tego ciekaw, strasznie po prostu. Czy wy też mieliście taką dramową klasę, że dosłownie codziennie coś się działo i trzeba było to z wychowawcą jakby rozstrzygnąć i dosłownie 3/4 dotyczyło mnie. No ja nigdy mi nie powiedział, że ja byłem osobą, która zrobiła jakieś kłopoty, ani cokolwiek. Wydaje mi się, że po prostu to był zły zbieg okoliczności i to wszystko się źle zgrało. Tak mi się wydaje. Przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, lepiej. O Boże, to jest grube. W 4. klasie podstawówki miałem sytuację, że chcieli wezwać policję, bo ja coś zrobiłem. No tak jak wam mówiłem, miałem bardzo dużo spraw. Nie wiem, czy po prostu dlatego, że mnie dużo osób nie lubiło, czy co. Ale byłem osądzony o włamanie na czyjegoś Facebooka. Ale nie, że tak się po prostu włamałem, że po prostu, nie wiem, wpisałem sobie czyjeś hasło i tyle. Że po prostu ktoś mi podał albo je znalazłem. Nie. Ja zostałem posądzony o to, że jestem hakerem i że w domu dosłownie siedzę, jestem jak... Ja hakuję Facebooka. Miałem 10 lat. 10 lat! Proszę. Ja sobie, to jest dla mnie teraz tak abstrakcyjne, ale pamiętam, że moja mama była tak zestresowana, bo wiecie, chcieli wezwać policję, bo ja niby byłem hakerem. Nie no, Jezus Maria. To jest tak absurdalne, że aż nie wierzę, że ja w ogóle to teraz mówię, ale ja naprawdę byłem w szkole hakerem. Chcieli wezwać policję i w ogóle nie wiem, chyba CBS, FBI by przyjechało, bo przecież ja się włamałem na Facebooka. A wiecie, o co chodziło? Teraz wam powiem na ucho, bo w sumie nigdy tego nikomu nie mówiłem publicznie. Ale to była moja koleżanka z klasy i ona jakby miała swoją nazwę Bluetootha, którą ja pamiętałem. I kiedyś była jakaś sytuacja, coś o Facebooku, coś tam mówiliśmy, wiecie, wtedy on był jeszcze taki nowy i w ogóle. Tak jak teraz jest, nie wiem, Instagram. I ja tam powiedziałem nazwę tego Bluetootha jej. I ja nic nie wiedziałem dosłownie, nic nie wiedziałem. A z tego zrobiła się taka wielka drama w szkole dosłownie, że dosłownie wicedyrektor, dyrektor, wychowawca, wszyscy w ogóle byli... Także ten, no. I po tym wracam następnego dnia do szkoły i nagle wielka drama. Dosłownie wszyscy, wicedyrektor, dyrektor, wychowawca, wszyscy na nogach, przyszli na rodzice wszyscy, a ja dosłownie nic nie wiem. I wyszedłem, i w ogóle haker, nie? Policję trzeba wezwać. Jak ja się cieszę, że ta klasa w podstawówce jest już za mną. I wtedy też... Jezus, mam wrażenie, że wszystkie rzeczy to są jakieś mega takie dziwne, które wszystkim się wydają jakieś wymyślone, ale naprawdę ja tak miałem. Byłem w szkole, w związku, o którym nigdy nie mówiłem, więc w sumie Piotrek nawet o tym nie wiedział. W związku przez 4 lata. Ale to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, my się tak kochaliśmy przez 4 lata albo chodziliśmy za rękę przez 4 lata. W drugiej klasie podstawówki była taka dziewczyna i
tak totalnie bez powodu uznaliśmy, że będziemy parą. Nikt nie wie czemu. I w piątej klasie podstawówki coś takiego, ja nie umiem dokładnie w te lata, także poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To na pewno było w drugiej, później to 4 lata temu. I w piątej klasie podstawówki ja się dowiaduję, że my nadal jesteśmy razem. Znaczy to w sumie nie było jakieś dziwne, po prostu no średnio mnie to w ogóle interesowało. Ale no dowiedziałem się, że byliśmy razem do teraz, bo po prostu nikt ze sobą nie zerwał. No i to jest koniec historii, byliśmy 4 lata w związku. Także byłem z kimś dłużej niż z Piotrkiem. Szok. Ogólnie to też nigdy tego nie... Ja muszę, jednak to jest dobry film, bo ja wam się naprawdę dużo wyżalę. Ja w szkole, przez tak naprawdę do kiedy nie byłem w liceum nikt mnie jeszcze nie znał, więc wszyscy o tym zapomnieli, wiecie, reset w ogóle wszystkiego. Miałem przezwisko Mały, nie wiem czemu. Po prostu byłem niski chyba i no dlatego, to tylko tyle. Po prostu i wszyscy na mnie mówili Mały. I powiem szczerze, że jak ja się cieszę, że teraz nikt o tym nie pamięta. Tylko proszę, nie mówcie do mnie Mały, bo to jest najgorsze, że na świecie ja mam takie złe wspomnienia. Ja się bardziej cieszę z tym Jasperem. Z Jasperem się czuję znacznie lepiej. Wolę być Jasperem niż Małym. Dzięki. Ogólnie to postaram się trochę streścić. Również w podstawówce, wszystkie rzeczy są w podstawówce. Ja tam byłem jakimś dziwadłem chodzącym. Jak zawsze, jak dostawałem jakąś złą ocenę, to nie wyrzucałem jej do kosza, żeby mama nie zobaczyła, tylko mój genialny mózg uznał, że ja będę wrzucał tą ocenę, tą kartkówkę, sprawdzian, za szafę. Ciekawy flex. No i żeby mama nie zobaczyła, wrzucałem za szafę, bo w sumie bardziej ufałem to, że moja mama nie zobaczy za szafą niż w koszu. Nie wiem czemu, ale ja tak średnio ufałem mojej mamie, jeśli chodzi o to. Znaczy, no wiecie o co chodzi, nie chciałem, żeby to zobaczyła. I bardziej ufałem, jak ona będzie za szafą niż w koszu, bo tak myślałem, kurde, mama będzie wrzucać śmieci, na pewno zobaczy, na pewno, pewniak. W ogóle w gimnazjum miałem swoją pierwszą dziewczynę, tak? Ten wasz gej miał dziewczynę i to była pierwsza dziewczyna, z którą się pocałowałem, także w gimnazjum. Pozdrawiam. No i to tyle w sumie z tych wspomnień. No. No i tak naprawdę, co mam wam teraz mówić? W moim liceum to była największa zmiana, powiem szczerze, że zmiana środowiska totalnie mi pomogła. Także jeżeli ktokolwiek z was źle się czuje w swojej szkole, to tak naprawdę najłatwiejszą rzeczą, którą możecie zrobić i która wam naprawdę niesamowicie pomoże, to jest zmiana szkoły, serio, totalnie wam polecam. Ja niestety zawsze bałem się tego zrobić i przez tak naprawdę 9 lat swojej edukacji nie za dobrze się czułem. Także taka dobra myśl na pod sam koniec. Jeżeli macie jakiś problem w szkole, to po prostu zmieńcie ją, to nie jest nic takiego ciężkiego, naprawdę łatwo zmienić szkołę i możecie się naprawdę czuć znacznie, znacznie lepiej z nowymi ludźmi. Przypominam wam jeszcze raz, kochani, że jestem ambasadorem nowej kolekcji Back to School w Empiku. Koniecznie sobie sprawdźcie, wejdźcie na ich stronę, bo możecie również kupić online oczywiście i zapraszam również do sklepów, bo tam możecie mnie zobaczyć na żywo i zrobić sobie ze mną fotkę. Wstawiajcie na stories, oznaczajcie mnie, postaram się to zobaczyć. No i w takim razie, kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu do końca i widzimy się w kolejnym, także do zobaczenia i cześć, pa, pa!